Hans Frank, generalny gubernator generalnej guberni, 14 grudnia 1943 roku. Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi wszystko zło: to Warszawa. Generał Tadeusz Pełczyński, zastępca komendanta głównego Armii Krajowej. Gdyby Rosjanie zajęli Warszawę i nas wytaszczyli do Irkucka i głosili, że byliśmy tchórzami, bo nie zaczęliśmy walki, to byłaby dla nas i dla Armii Krajowej klęska sięgająca w historię. Generał Tadeusz Komorowski, Komendant Główny Armii Krajowej, 1 sierpnia 1934 roku. Żołnierze stolicy: Wydałem dziś upragniony przez was rozkaz jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski najeźdźcom niemieckim. Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki, prowadzonej w podziemiach konspiracji, stajecie dziś otwarcie, z bronią w ręku, by ojczyźnie przywrócić wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach Polski. Józef Szczepański, Ziutek. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle, tyle tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo, kochana. Nie płacz nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudownie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za nasz honor. Idę walczyć, mamo, Twój ziutek. Stanisława Ronson. Dokładnie o piątej po południu nasza jednostka, kiedy w kolegium A, wypadła z budynku urzędu CEU i wyruszyła w kierunku naszego pierwszego celu. Na Umszlak Plac, który był stacją przejściową i skąd wysyłano do obozu zagłady Żydów całego dystryktu Warszawa. Był to ten sam budynek, w którym półtora roku wcześniej czekałem na transport do obozu zagłady. Budynku bronił oddział SS. Już w pierwszej godzinie walki ponieśliśmy straty, byli ranni zabici. Po zdobyciu Umszlak Plac, gdzie uwolniliśmy grupę 50 Żydów wykonujących niewolniczą pracę dla SS. Zostaliśmy w tym budynku na noc. 2 sierpnia przeszliśmy z Plac na Wolem. Odcinek długości jednego czy 2 kilometrów był wolny od Niemców, a w dużo ulic stały tysiące ludzi, którzy płakali i rzucali kwiaty. Wacław Żdżarski. 1 sierpnia 1934 roku. Ludzie ostrożnie wychodzili z bram, schyleni i czujni. Skradali się pod ścianami domu w kierunku Marszałkowskiej. Nieśli dziwne przedmioty: drewniane belki, drzwi, kamienie, płyty chodnikowe, stoły i skrzynie. Idących przybywało coraz więcej. W końcu tłum ludzi runął środkiem jezdni naprzeciw niemieckim kulom z gmachu pasty. Zmoczeni sierpniowym deszczem pędzili warszawiacy, młodzi i starzy, chłopcy, dziewczęta. Byle prędzej do skrzyżowania, skąd mogły nadjechać nieprzyjacielskie czołgi. Barykada rosła. Ktoś zaintonował warszawiankę. Jerzy Braun 1 sierpnia 1934 Ekstaza wolności napełnia serca. Przyspiesza oddech w płucach. zbiera w ulicach. To nic, że domy płoną. Że szeregi ludzi z tobołkami na plecach i w łachmanach uciekają z woli Czerniakowa Górnego Powiśna. Wielkie zapamiętałe odprężenie prostuje grzbiety. Można z niej wszystko – Byle strącić z karków nieznośny ciężar, byle nareszcie być sobą, Władysław Siłanowicki. Warszawa była pijana wolnością. Ludzie, którzy nie przeżyli powstania, nie zrozumieją nigdy tego oddechu wolności, którym zachłysnęła się Warszawa 1 sierpnia 1934 roku i który wystarczył jej na dwa straszliwe miesiące walki, coraz bardziej beznadziejnej. W ciągu dwóch miesięcy prowadził walkę lud warszawski. Lud w pojęciu jak najbardziej szerokim. Zatarły się całkowicie różnice stanów i sfer społecznych. Profesor uniwersytetu walczył obok analfabety. Urzędnik, rzemieślnik, kupiec, robotnik stanowili tę samą walczącą Warszawę. Adolf Hitler i Heinrich Himmler, do żołnierzy niemieckich, 1 sierpnia 1934 rok. Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z Ziemią i w ten sposób ma być stworzony zatrważający przykład dla całej Europy. Z powstańczych wspomnień. Kiedy ciężko ranna po amputacji ręki, Maria Cetys, pseudonim szympans, dostała się do niewoli niemieckiej, zadano jej prowokacyjne pytanie: Byzdu banditin? Jestem żołnierzem armii krajowej. Odpowiedziała z godnością dziewczyna. Wtedy padły strzały. Heinrich Himmler, 21 września 1944 roku. Walka ta jest najbardziej zażarta ze wszystkich, jakie przeprowadziliśmy od początku wojny. Można ją porównać z walkami ulicznymi w Stalingradzie. Profesor Tomasz Trzembosz, historyk. Powstanie warszawskie 1944 roku które w sierpniu uwolniło do okupanta większą część miasta, było momentem ujawnienia się polskiego państwa podziemnego. Walcząca stolica Polski stała się nie tylko skrawkiem niepolegej ojczyzny, lecz również miejscem, w którym legalne władze Rzeczypospolitej spotkały się z jej obywatelami, pobić, ale nie rozbici moralnie, zjednoczeni we wspólnym porywie, do końca nie ulegli rozkładowi wewnętrznemu którego można było przecież się spodziewać po tylu dniach zawodów i klęsk, tak uzewnętrzniała się w chwili największej próby siła moralna Warszawy. Brytyjski historyk Norman Davies. Mimo swojej długiej nieobecności w publicznym dyskursie, Powstanie Warszawskie wywarło głęboki wpływ na kształtowanie się postaw w powojennej Polsce. Rzuciło cień na postępowanie zarówno rządzących, jak i rządzonych. Jego duch przemierzał mroczne korytarze władzy elity partyjnej i zamieszkiwał słoneczne wyżyny nadziei, której nigdy nie udało się wymazać z publicznej świadomości. Pamięć o nim łagodziła plany ostrożnych rezydentów Kremla, którzy nie zapomnieli, jak Polacy potrafią walczyć, i którzy bez tych wspomnień mogliby częściej odczuwać pokusę, aby użyć większej siły. Dariusz Gawin, historyk. Zadajmy pytanie, kto ostatecznie postawił na swoim? Hitler, Stalin czy Polak? Czy Warszawa przestała istnieć? Pozostała sowiecka czy też jest wolna? Po 60 latach widać, że nie mieliśmy wprawdzie dosyć siły, aby zwyciężyć, ale mieliśmy jej mimo to dość, aby przez swoje uporczywe trwanie przy wolności, pomimo klęski, odzyskać wreszcie naszą wspólną sprawę.